Witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu poniedziałkowym, godzina 14. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat elektronizacji prawa, a tak w szczególności poruszymy temat celu, w jakim to robimy, czyli jakie tak naprawdę są cele elektronizacji prawa. Poproszę o kolejny slajd. Tak jak ja rozumiem elektronizację prawa, to taki zasadniczy cel można by określić następująco. Że podstawowym celem elektronizacji prawa jest zapewnienie powszechnego, bezpłatnego dostępu nie tylko do samych aktów jako całości, ale przede wszystkim do aktualnej treści obowiązujących przepisów. Ma ten później nieco rozwinę. Zwróćmy jednak uwagę na to, że aby uzyskać tak postawiony, założony cel, potrzebne są nam odpowiednie narzędzia. Przede wszystkim punktem wyjścia jest posiadanie odpowiedniego edytora do tworzenia aktów. Potrzebny jest do tego nam edytor, który umożliwia nam na sporządzanie aktów w postaci struktury. W dalszej części pokażę Państwu. O, dziękuję. Panie prezesie. Tak, przepraszamy za drobne niedopatrzenie. Myślę, że teraz będzie lepiej słychać. A więc, tak jak wspomniałem, w pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby posiadać narzędzie do tworzenia aktów w postaci strukturalnej. Takim narzędziem jest edytor aktów prawnych XML. Nasza firma oczywiście zajmuje się tworzeniem takich narzędzi, jest to edytor aktów prawnych Legislator. Bardzo ważnym też elementem dla osób, które przygotowują przede wszystkim projekty aktów, jest tak zwany asystent prawny. On jest dostępny razem z edytorem. Jak Państwo tutaj widzicie, celem tego komponentu jest zapewnienie użytkownikom bezpośredniego, merytorycznego wsparcia przy tworzeniu projektów nowych aktów. Ten asystent jest powiązany zarówno z systemem informacji prawnej, gdzie pozwala na bezpośredni wgląd, dostęp do przepisów, które używamy w kontekście tworzonych aktów, czy to jako podstawy prawnej, czy z innego powodu. Dostęp do portali, w których mamy pełne kolekcje aktów, a więc czy to portalu e-dziennika, czyli aktów ogłaszanych w dziennikach urzędowych wojewódzkich, czy portali, gdzie są akty podlegające nadzorowi w tych województwach, w których elektroniczny nadzór już funkcjonuje. To pozwala bardzo szybko zapoznać się z tak zwanymi aktami podobnymi, gdzie można zobaczyć, w jaki sposób inne urzędy rozwiązały pewne problemy, które stoją na przykład przed nami, tworząc nowy akt. Ale to oczywiście nie wszystko. To jest punkt wyjścia. Tu dopiero tworzymy akt, który my widzimy, ale jeszcze go nie udostępniamy. Takim narzędziem służącym do udostępniania wszystkich aktów tworzonych w urzędzie czy przez jednostki organizacyjne, to jest baza aktów własnych, czy też rozwinięcie tej bazy, czyli SFIP. SFIP to jest System Wewnętrznej Informacji Prawnej, rozwiązanie bardziej zaawansowane, dedykowane przede wszystkim dużym urzędom. Są to profesjonalne narzędzia do zarządzania i udostępniania treści aktów prawnych. Też powiem kilka zdań nieco później. Zobaczycie Państwo, na czym ten profesjonalizm tych narzędzi polega. Kolejne
elementy, które są bardzo przydatne, moduły wspomagające, które warto tutaj wymienić, to jest z całą pewnością analizator kompletności i poprawności danych w bazie aktów własnych. Tutaj warto zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Mianowicie dzięki temu, że akty tworzymy przy użyciu dedykowanego edytora, znaczy edytora strukturalnego, gdzie tworzymy akty w postaci strukturalnej w XML, korzyść jest taka, to jest w ogóle warunek sine qua non, można powiedzieć, osiągnięcia celu elektronizacji, o którym powiedziałem na wstępie, to jest możliwość uzyskiwania tekstów ujednoliconych, tekstów porównawczych. To jest w szczególności istotne przy tworzeniu projektów aktów zmieniających, ale również obwieszczeń z tekstami jednolitymi. Tego typu narzędzia pozwalają na to, aby tego rodzaju teksty generować praktycznie automatycznie. Jest to bardzo przydatne na różnych etapach w ogóle pracy z aktem, w szczególności z aktem zmieniającym. Kolejnym elementem bardzo istotnym w procesie w ogóle i stanowienia prawa w samorządowym procesie legislacyjnym, mówiąc szerzej, to są elektroniczne dzienniki urzędowe, elektroniczny nadzór prawny, w szczególności elektroniczny nadzór prawny ma znaczenie tego rodzaju, że przy odpowiedniej implementacji tegoż systemu jednostki samorządu terytorialnego, mając dostęp bezpośrednio do wszystkich rozstrzygnięć nadzorczych i innych dokumentów, wskazań nadzorczych, mogą odpowiednio z tego korzystać, chociażby właśnie przy tworzeniu nowych projektów. Tym samym ustrzegać się przed różnego rodzaju błędami, czyli podnosić jakość tworzonych przez siebie aktów. Ważnym elementem są również portale, gdzie mamy zbiorczy, ale równocześnie bardzo przejrzysty dostęp do bardzo wielu, dziesiątek tysięcy, w zasadzie nawet setek tysięcy aktów, które mamy w postaci elektronicznej, ogłaszane w szczególności w dziennikach urzędowych, wojewódzkich dziennikach urzędowych. No i warto byłoby zwrócić uwagę na czwarty element, grupę czwartą. Tutaj w szczególności bym wymienił tak zwane obserwatorium zmian prawa, monitorowanie stanu realizacji uchwał i zarządzeń, jak również elektroniczne konsultacje projektów aktów prawnych. Może dwa zdania do obserwatorium zmian prawa. Obserwatorium zmian prawa jest to bardzo specjalizowany moduł, który w moim przekonaniu może mieć i powinien mieć bardzo istotne znaczenie w pracy każdego urzędu. Mianowicie chodzi o to, że mając tak na dobrą sprawę wiele tysięcy aktów, które przez wiele kadencji uzbierały nam się chociażby w Biuletynie Informacji Publicznej czy w innych systemach, gdzie przechowujemy akty, przy zastosowaniu narzędzi typu BAF czy SFIP w powiązaniu z Obserwatorium Zmian Prawa mamy zapewnione wsparcie ze strony tych aplikacji w takim zakresie, że w przypadku zmiany stanu prawnego te systemy są w stanie zanalizować, jaki wpływ zmiana przepisów obowiązujących ma na moc obowiązującą naszych przepisów wewnętrznych. Dzięki temu my możemy podejmować stosowne działania. Czy to zmienić akt, czy też wydać w jego miejsce nowy, czy też inne.
Może proszę dalej. Tutaj, proszę Państwa, widzimy taki ogólny, bardzo uproszczony siłą rzeczy model życia aktu, cykl życia aktu prawnego. Proszę zobaczyć, że te elementy, o których mówiłem wcześniej, pojawiają nam się na poszczególnych etapach. A więc przy tworzeniu prawa, to co mówiliśmy, legislator, czyli edytor aktów prawnych, z asystentem, baza aktów własnych, współdziałająca w oczywisty sposób na przykład z biuletynem informacji publicznej. W etapie nadzoru, który jest ustawowym, obowiązkowym etapem, jeżeli chodzi o samorządowy proces legislacyjny, mamy system nadzór. W odniesieniu do aktów, które podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, a są to wszystkie między innymi akty prawa miejscowego, budżety i tak dalej, mamy właśnie elektroniczny dziennik. Dzięki temu akty nasze mogą wchodzić w życie, te wymagające ogłoszenia. No i w sytuacji, kiedy już akt wszedł w życie, żyje swoim życiem, mamy właśnie obserwatorium zmian prawa, które obserwuje, czy zewnętrzne zmiany, czyli zmiany w przepisach, w aktach normatywnych, w szczególności tych, które stanowią podstawę prawną do wydania naszych aktów, nie zaszły jakieś zmiany, a jeżeli zaszły, no to system nas informuje, jakie to są zmiany i pozwala nam na podjęcie stosownych działań. Proszę dalej. Tutaj może też w telegraficznym skrócie nawiążę do właśnie systemów, które używacie Państwo siłą rzeczy w każdym urzędzie do zarządzania swoimi aktami wewnętrznymi, do ich udostępniania publicznie. Ja to podzieliłem na takie cztery, można powiedzieć, poziomy. Jeżeli wejdziemy sobie na strony poszczególnych urzędów i tak się przyjrzymy, jak to wygląda, no to można stwierdzić, że jeszcze, na chwilę obecną chyba najwięcej urzędów stosuje systemy na poziomie pierwszym i drugim. Ja nazywam, że to są systemy pewne standardowe, rozwiązania stosowane powszechnie od wielu lat. Bardzo często nawet nie ma tam, skoro nie mamy tam do czynienia ze skorowidzami aktów prawnych, nie mamy powiązań pomiędzy aktami. Po prostu mamy lepsze, gorsze narzędzie do wyszukiwania, mamy dostęp po prostu do aktów, które zostały wydane. Rozwiązaniami na wyższym poziomie, zdecydowanie wyższym poziomie, są rozwiązania na poziomie trzecim i czwartym. Tu może powiem tylko tyle, że nasze systemy, czyli zarówno BAF, jak i SFIP, są właśnie na tym wyższym poziomie, ale żeby go można było uzyskać, to tak jak już to zaznaczyłem wcześniej, musimy zacząć od tego, że wszystkie nasze akty mamy w postaci strukturalnej i stosujemy do tego odpowiednie narzędzia pozwalające między innymi na uzyskiwanie tekstów ujednoliconych i tak dalej. To nam zapewnia właśnie ten poziom. No do tego oczywiście skorowidze przedmiotowe, relacje pomiędzy aktami, inne narzędzia dotyczące tego, żeby rzeczywiście informacja, czy to o datach wejścia w życie, czy utracie mocy i tak dalej, żeby była wiarygodna. Bo nic gorszego nie ma, jeżeli chodzi o systemy w ogóle informatyczne, jak pewna niewiarygodność danych. To te dane muszą być po prostu perfekcyjne i do tego trzeba dążyć. I do tego służą określone narzędzia. Bardzo proszę dalej. Tutaj z kolei widzimy jakby proces stanowienia prawa w nieco inny sposób. Mianowicie tutaj zaczynamy od punktu centralnego, gdzie przygotowujemy projekt aktu prawnego. Zwróćmy uwagę, że
W odniesieniu do niektórych aktów, taki akt możemy zechcieć na przykład skonsultować, czy to z mieszkańcami, czy tak jak nakazują przepisy o organizacjach pożytku publicznego z określonymi organizacjami pozarządowymi, czy może nawet z własnymi jednostkami organizacyjnymi. Może to dotyczyć różnego rodzaju aktów, no ale wówczas, pamiętacie Państwo z pierwszego slajdu, narzędzie pod tytułem, pod nazwą e-konsultacje, to jest właśnie dedykowane narzędzie do tego, żeby taki proces konsultacji można było przeprowadzić w sposób naprawdę efektywny i wysoce, można powiedzieć, nawet zautomatyzowany. Oczywiście mamy tutaj zawsze też jakiś proces wewnętrzny, realizowany czy to przy użyciu systemu zarządzania dokumentami, czy też winny, tak jak to w jednostce jest przyjęte, proces uzgadniania tego procedowania, jeżeli mówimy tutaj o uchwałach Rady, czy to w komisjach Rady, przyjęcie na sesję. No i tutaj przechodzimy do dalszych jakby etapów, czyli w momencie, kiedy już mamy ostateczną wersję projektu, następuje podpisanie aktu i po podpisaniu przekazujemy taki akt do naszej bazy aktów własnych. Oczywiście również do nadzoru prawnego. Jeżeli akt podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, to również do dziennika. W sytuacji, kiedy przychodzi moment, gdzie uznajemy, że dany akt należy znowelizować, przygotować jego zmiany, pobieramy sobie znów do narzędzia, do edytora, tekst ujednolicony z bazy aktów własnych, tworzymy kolejny akt zmieniający, no i wszystko się to powtarza po raz kolejny. Pokażę to Państwu, jak to się powtarza na następnym slajdzie. Bardzo proszę, następny. To, proszę Państwa, wygląda tak w rzeczywistości. Tutaj będzie dobrze widać, dlaczego właśnie musimy dysponować odpowiednimi narzędziami i dlaczego właśnie takimi, a nie innymi. Proszę przyjrzeć się temu rysunkowi nieco dokładniej i proszę zwrócić uwagę na takie dwie rzeczy. Zawsze startujemy od nowego aktu, nazywamy go aktem pierwotnym. Umieszczamy go sobie w bazie, czyli w bawie. W momencie, kiedy tworzymy pierwszy akt zmieniający, to ten tekst nam wystarcza, bo innego nie mamy. To jest ten nasz tekst pierwotny. Ale w momencie, kiedy stworzymy akt zmieniający, to tutaj trafia nam zarówno ten akt zmieniający sensu stricte, czyli tam mamy zapisy typu paragraf 7 otrzymuje brzmienie, paragraf 9 się uchyla i tak dalej. A po paragrafie 11 dodaje się 11a. Mniej więcej tak wyglądają akty zmieniające. I teraz, żeby można było dalej prowadzić we właściwy sposób proces dokonywania kolejnych zmian, to razem z tym już pierwszym aktem zmieniającym trafia tutaj tekst ujednolicony, który jest generowany automatycznie. Można powiedzieć, po co? Proszę Państwa, po to, że jeżeli byśmy tworzyli drugi akt zmieniający, to wówczas do utworzenia drugiego zmieniającego tego aktu edytor pobrałby nam właśnie ten tekst ujednolicony. Ten, który w sobie zawiera zarówno akt pierwotny, jak i to, co wynikało z tego aktu zmieniającego. No i takich zmian możemy dokonywać kolejnych x i w pewnym momencie na przykład podejmujemy decyzję o przygotowaniu obwieszczenia o ogłoszeniu jednolitego tekstu. W tym momencie znów jest nam potrzebna aplikacja, jeżeli nie chcemy tego tworzyć wszystkiego ręcznie, na piechotę i baza aktów własnych
w powiązaniu z edytorem legislator, posiada tego rodzaju funkcjonalności, że taki tekst jednolity jest w stanie wygenerować automatycznie obwieszczenie i załącznik do tego obwieszczenia jest właśnie tekst jednolity. I robi to jeszcze w dodatku zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, czyli ze wszystkimi odnośnikami, o zmianach przepisów i tak dalej, i tak dalej. No i całość się później powtarza, bo później możemy mieć kolejne zmiany do tekstu jednolitego, następne obwieszczenie i w ten sposób zapewniamy od strony technicznej, że ten cel, o którym powiedziałem na samym wstępie, czyli możliwość zapewnienia na bieżąco informacji o obowiązującym stanie, brzmieniu przepisów, dzięki temu możemy zrealizować. To może następny slajd. I tutaj wrócimy do punktu wyjścia dla przypomnienia, czyli cały nasz proces przebiega w taki sposób, jak to powiedzieliśmy wcześniej, czyli od tworzenia czy to nowego aktu, czy później aktu zmieniającego, poprzez nadzór, wejście w życie, obserwowanie, jak się nam zmienia zewnętrzny stan prawny, podejmowanie określonych decyzji. I te dwa elementy są dla nas tutaj bardzo kluczowe, jak widzimy, czyli jeden element, narzędzie do tworzenia aktów i baza aktów własnych, narzędzie, z którym współdziała edytor, po to, żebyśmy mogli udostępnić właściwe teksty we właściwy sposób, w takiej postaci, jak chcielibyśmy to robić na najwyższym poziomie i zgodnym z oczekiwaniami tych, którzy takiego dostępu oczekują. To może na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i do następnego spotkania. Dziękuję.